Przestań narzekać i bierz się do roboty! Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Szybka piłka. Każdy z nas wie, jak wygląda Polish Mountain, czyli taka góra zrobiona z lakieru do paznokci ze 100 i tam iluś warstw. Ale pytanie, czy ktoś z was wie, jak wygląda 100 warstw tuszu do rzęs? I dzisiaj zamierzamy zobaczyć po pierwsze, jak wyglądają rzęsy po 100 warstwach tuszu do rzęs i po drugie, czy w ogóle one są jakkolwiek zdatne do użytku, czy cokolwiek się przez nie widzi i po trzecie, w następnym odcinku pokażę wam jak i czy w ogóle się je zmywa. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję. Oczywiście nie jestem głupia i nie mam 100 tuszów do rzęs, ale mam ich paręnaście, które wyłożyłam wszystkie przed sobą i po prostu będę je co jakiś czas zmieniać. W sensie jedna was satyjem, potem następna i znowu od nowa. Co? Ciekawe, kiedy zacznę tego żałować. Tusz numer jeden. Nawet nie wiem, czy się do tego przykładać. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że większość tych tuszy jest wodoodporna. Już zaczynam wyglądać dziwnie. A! Mam to w oku! Mam to w oku! A! O nie! Moje biedne oczko! Ale przyznam wam, że moje rzęsy wyglądają oszłamiająco. Czas na kolorowe tusze. Zobaczymy, czy to w ogóle coś będzie widać, czy tylko ten tusz zbierze czarny. O nie! O nie! Dobra, zostawię. Na koniec zmarzę to wszystko. To może się okazać jeszcze śmieszniejsze niż przypuszczałam. To jest ten. O! A nie wiem, że te kolorowe tusze to był dobry pomysł! A wyglądałam tak sexy. Na ten mor! Chyba będę używała już tylko czarnych. To jest lepszy efekt. A! Moje włosy! Nie! Jezu, czy to się w ogóle jeszcze nakłada? A. Będą słońce i chmury na przemian, więc bardzo was za to przepraszam, ale nie wpływam na pogodę. Chociaż może z tymi rzęsami? Na szczęście, jak się popłaczę w międzyczasie z jakiegokolwiek powodu, to nie muszę się przejmować, bo mam wodoodporne tusze. Teraz na razie będę budować volume moimi ulubionymi tuszami, które zawsze muszę mieć w swojej kosmetyczce. Czuję się teraz taka piękna, aż się oplułam. Mam wrażenie, że zaczynam wyglądać jak Lady Gaga. They're taking the Hobbit to Isengard, to Isengard, to Isengard. Oh, damn! Włosie, stusy, da! Mnie bolą plecy, mamo! Aha! Znowu zawsadziłam w oko! Nie jest bezpieczne to, co ja robię! A! A! O nie, chmury! Dobra, walnęłam ISO na 800. Lecimy dalej! A zaraz znowu wyjdzie słońce i mnie przepali. Kto by się przejmował takimi szczegółami, kiedy ma się tyle tuszy do rzęs? Ofu. Ofu. Tuszy? Tuszów?
cały czas mam ochotę śpiewać tą głupią piosenkę. They taking the hobbit to Isengard, to Isengard, to Isengard. Zawsze przy tutorialach makijażowych. Daj mi o Facebooku! Oj, ta mała szczoteczka! Idealna do drobnych rzęs, jakie posiadam w tej chwili. Może to urok? Może to mirin? Mówiłam, że mnie przypali. A zaraz słońce znowu zejdzie za chmury i znowu będę musiała przestawiać aparat. Ale przynajmniej daję chwilę na... to naprawdę bolało. Czemu? Muszę bardziej uważać i mniej gadać. O nie, gdzieś mi chyba wpadło do tego oka. A, tak strasznie boli. Chyba moje oczy umrą potem. Umrą. I znowu chmura. Miałyście kiedyś wrażenie, że przesadziłyście z tuszem? Ja mam tak teraz. Oczy mnie bolą. I jest tak ciemno. Widzę swoje górne i dolne rzęsy patrząc. Po prostu patrząc. One są coraz cięższe i coraz mi trudniej w ogóle w nich patrzeć jakkolwiek. Tak mnie bolą plecy. Au! Przestań narzekać i bierz się do roboty! Nie wiem, gdzie są moje rzęsy! No, na pewno! Teraz ta szczoteczka jest w takiej grubości, jak jedna moja rzęsa. O, nic z nią nie zrobię. O Boże, widzicie ile tu jest tuszu? Tu? O, muszę to czymś zmyć. Zanim mi to wejdzie do oka. Jedna karta mi się zapełniła. Muszę ją zgrać. I mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość moich rzęs. Bo trochę się boję. Jednak. Teraz zabieramy się za kolorowe. Myślę, że doda takiego fajnego, młodzieżowego elementu. Wybieracie się na urlop? Świetnie! Kolorowy tusz do rzęs podkreśli waszą osobowość. Nie dajcie się zaszufladkować i zamknąć w biurze. Wyraźcie siebie. O oh, wow, teraz te rzęsy są takie festive. Nie mam pojęcia, ile warstw nałożyłam, ale pod koniec podliczę i tutaj dam wam niesamowity wynik. Cały czas widzę te rzęsy z góry i z dołu i one są takie mega ciężkie, mega sklejone. I jeszcze w dodatku w trakcie, jak widzieliście, strasznie mnie szczypały oczy, więc ogólnie nie polecam. Ale hashtag challenge zrobiony. Można iść na miasto sexy. Jeśli chcecie zobaczyć dalszą część tego niecodziennego challenge'u, czyli jak zmywa się 100 warstw tuszu do rzęs, to czekajcie na kolejny odcinek, potem na pewno podlinkuję tutaj, jak już się pojawi i też będziecie mieć w opisie, więc nie do przegapienia. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie tak absurdalnego odcinka i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Coś odpadło i cały czas mi Facebook pisze, przestań Facebooku! Cicho! Cicho! Synchro! Synchro przez chmurę! Synchro!
Synchro! Klaps! Synchro! 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 Synchro!